Początkowo koncepcja była taka, żeby całą płytę Mindfulness od początku do końca wyprodukował i zmiksował Kamil, producent. Natomiast w końcowej fazie zdecydowaliśmy się, żeby miksy oddać w inne ręce. Myślę, że wynikało to też z tego, jak długo pracowaliśmy już nad tą płytą. Może nie mieliśmy troszkę dystansu do pewnych rzeczy, bo jak wiadomo, na końcu najtrudniej dopłynąć do brzegu. Pomógł nam Arci Szewski, który wszystkie te utwory, prawie wszystkie, z dwoma wyjątkami zmiksował. Dodał do nich na pewno nowej energii, zmotywował nas do pracy też nad kolejnymi utworami, żebyśmy jakby ten zastrzyk energii mogli odczuć. Wyjątkiem był utwór Hipnozis, który zmiksował Marian Lech na samym początku, ale jeszcze wcześniej, w zasadzie pierwszym utworem zmiksowanym na tej płycie był singiel Closer, który oddałam w ręce Dave'a Pensado. Była to wspaniała przygoda móc współpracować z tak znakomitym muzykiem, producentem, mikserem z Los Angeles. W zasadzie wybitnym człowiekiem, który współpracował z wieloma gwiazdami. So here's an artist, Magdalena Tull, T-U-L, amazing artist, European artist. So here's her vocal. The song is called Closer. It'll be a single real soon. So check this out. Even when you doubt the daylight receiving the sorrow. Magda, nie boję się tego mówić, wciągnęła mnie na inny level. Ja byłem niedoświadczony, ona miała na koncie już dwie płyty i wiele świetnych numerów. I to powodowało, że z dnia na dzień musiałem jakby dostarczać coś, co musiałem stanąć na wysokości zadania. I to pozwoliło mi rozwinąć się szybko z pomocą kogoś, kto miał duże doświadczenie. I to była dla mnie doskonała szansa.